Tu Elgiebete TV. Bardzo dobrze, że szykuje się polexit, bo to, co dzieje się ostatnio w Brukseli, to jest po prostu jeden wielki szok i niedowierzanie. Ledwo okazało się, że organizowane są w tym mieście targi Men Having Babies, gdzie geje mogą kupić sobie za jedyne $150 tysięcy bąbelka, którym będą potem szpanować w wegańskim barze gdzieś na dzielni. A tu kolejna bomba. Nielegalne seksparty. Nielegalne, bo oczywiście jest czas pandemii. Seksparty dodatkowo LGBT. No i cóż się stało? No, okazało się, że z siłą zmuszają biednych europosłów do tego, aby korzystali właśnie z uroków takich party. Między innymi zmuszony do tego został węgierski eurodeputowany Józef Szajer, tak? Ten homofob, dzięki któremu w węgierskim parlamencie została przegłosowana ustawa o świętości rodziny. No, w mediach też zastanawiano się, czemu nie było tam polskich dyplomatów. No bo tak, czy ich nie zaproszono? Czy nawet Węgrzy, nasi przyjaciele, nie chcą się z nami bawić? Czy po prostu byli wtedy na przykład na tych targach dzieci? No, rzeczywiście wiele osób było w szoku, czemu akurat bez polskich osób. No, być może dlatego, że słyną z tego, że co innego mówią, a co innego robią w praktyce. Na szczęście osoba, na którą zawsze można liczyć, jest w Polsce, Ludwik Dorn. Powiedział ostatnio, że tak zwane lemparcice, które od jakiegoś czasu grasują po polskich ulicach, mówią na środku miasta, że dokonały aborcji i, uwaga, chwalą się tym, tak jakby było czym. Dziadersi mają się świetnie. Podobno ustawa dedziadersowa w Polsce już niedługo zostanie wprowadzona. Mamy więc nadzieję, że Ludwik Dorn choćby miał pojechać do Brukseli, ale na pewno nie będzie już mówił lemparcicom, co mają robić.